Witajcie, ja jestem Dawid12, a to jest CubeHard News. Mamy trzeci dzień edycji. Napiszcie w komentarzach, jak wam podoba się granie na serwerze. Już dzisiaj Mroczny Szkielet będzie się pojawiał codziennie o 18 i 20 w Netherze. Życzymy powodzenia. A jutro o 19, 20 i 21 event Gigant. W środę od 13 zrzuty na serwerze będą pojawiały się co 2 godziny. Topowymi graczami na ten moment są Just a Jolty, Oskarioski i Geosat. Top online dominują Podłoga, Strzelec HD Podłoga, Fresh i YX86. Kurwa, zjebałem. Top online dominują Strzelec HD, Fresh i YX86. A teraz przenieśmy się do topowych gildii. Znajdujemy się właśnie na terenie gildii top 1, jaką jest gildia Saga. Jak widzimy, tutaj bardzo ładnie już wykładają obsem tutaj teren gildii. Widzimy też fosa jest kopana i tutaj w niektórych miejscach są trapy. Także no, bardzo fajna gildia, bardzo fajna i życzę powodzenia w utrzymywaniu tego top 1. Chodźmy teraz do gildii drugiej. Znajdujemy się teraz na terenie gildii top 2, jaką jest gildia Ogór. Jak widzimy, gildia Ogór tutaj ma koblowego żółwika, ale już obsik jest wyłożony, więc ja wam radzę tutaj postarać się z tym kuboidem, bo jak TNT odpalimy, to raczej będzie po was. Także trzymajcie się tam i powodzenia życzę. Chodźmy do gildii trzeciej. Znajdujemy się na terenie gildii top 3, jaką jest HST. Jak widzimy, chłopaki tutaj ładnie pracują. Widzimy Dextera, który tutaj teraz właśnie chyba żółwia buduje. Także no, widać, starają się chłopaki. O to chodzi. Fosa jest? Nie ma fosy. No, ale jest trafik. Także no, życzę powodzenia na edycji. Życzę powodzenia gildia HST. A my wracamy do studia. To były topowe gildie. A teraz mamy tutaj gościa specjalnego, Happy'ego. Przełączmy się teraz do naszego studia drugiego. Dobra, znajdujemy się tutaj z liderem gildii Awe, Happy'im. Przywitaj się. Witam. Zadałem mu kilka pytań, jako że jest tutaj jednym z liderów topowych gildii na serwerze. Także Happy, jak ci się gra na edycji? Na edycji gra się bardzo przyjemnie. Sety, jak i szarpy są bardzo dobre. Fajnie się klepie, jest dynamicznie. Nie jest ciężko zrobić seta, ani założyć gildię. Sami walczymy z dużą ilością gildii. Mamy sobie z gildią Endery jedynie, więc na pewno klep nie brakuje. Tak samo gracz nie brakuje jak na serwerze, bo jak widzimy na tabie jest 1500 osób plus. No, także edycja mi się wydaje, że jest na pewno bardzo przyjemna i potrwa dość długo. No to mam jeszcze jedno pytanie. Kiedy top 1? Top 1? Jutro. Dobra. Czekam na to. Słyszeliście gracze, słyszeliście widzowie wszyscy tutaj. Będzie top 1 AWE. Zobaczymy. Dziękuję za wywiad. Był ze mną Happy. A my wracamy do studia. Dziękujemy Happy za wywiad. Ja jestem Dawid12, a to było CubeHard News.